To była historyczna sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego, zresztą, jak się okazuje, nie tylko Powiatu Krośnieńskiego. Wojewoda Lubuski po raz pierwszy był gościem w ramach minionej sesji, w ramach której opowiedział o tym, jak widzi swoją obecną rolę. Jako samorządowcy jesteśmy ludźmi dialogu. Spotykamy się w sołectwach, spotykamy się z mieszkańcami, bo każdy z nas jest częścią samorządu. Oficjalne spotkanie z wojewodą to była okazja, by jeszcze raz pogratulować Markowi Cebuli nowego stanowiska. Zmieniająca się sytuacja geopolityczna i gospodarcza stawia przed samorządami kolejne wyzwania, które wymagają podejmowania zdecydowanych decyzji. W tym aspekcie sprawna i pełna otwartości współpraca jednostek samorządu terytorialnego z przedstawicielami administracji rządowej jest szansą na rozwiązanie wielu bieżących problemów i wyznaczaniu ambitnych planów rozwoju naszego regionu, naszego powiatu, naszych miast, naszych wsi. Wierzymy, że Pana bardzo bogate doświadczenie samorządowe, wysokie kwalifikacje oraz profesjonalizm w działaniu będzie prowadził do realizowania wspólnie wielu projektów i inicjatyw. Doświadczenie w administracji, samorządzie, dialog z mieszkańcami i samorządowcami to cechy, które procentują także na stanowisku wojewody. Dialog i współpraca to coś, co od wielu już lat łączy byłego burmistrza Krosna Odrzańskiego, a obecnie wojewodę Marka Cebulę ze starostą powiatu krośnieńskiego Grzegorzem Garczyńskim. Cieszę się bardzo, bo mamy okazję znać się z panem wojewodą już 22 lata, tak sobie policzyłem, kiedy pierwszy raz zostaliśmy radnymi Rady Miejskiej, pierwszy raz spotkaliśmy się również przy samorządowym stole. Panie wojewodo, już to mówiłem w siedzibie pana urzędu w Gorzowie, ale powtórzę. Gratuluję. Myślę, że bez względu na poglądy polityczne, bez względu na to, czy przez ostatnie lata toczony był jakiś spór polityczny, wszyscy możemy panu gratulować i czujemy się dumni z tego, że to nasz mieszkaniec Krosna, mieszkaniec powiatu piastuje taką ważną funkcję. Wojewoda Lubuski złożył deklarację, że odwiedzi wszystkie sesje rad powiatów w województwie lubuskim do końca tej kadencji. To mieszkańcy wybrali radnych na swoich przedstawicieli, dlatego warto się z nimi spotykać. Przyjeżdżam na tę sesję dlatego, że jak wojewoda oficjalnie dostaje zaproszenia na otwarcie drogi, przecięcie wstęgi, otwarcie inwestycji czy zakończenie inwestycji, jest zapraszany przez dane środowisko. Jest lub nie. Na sesjach rad powiatów spotykam się wśród wszystkich najlepszych, których wybrali sobie mieszkańcy na przedstawicieli, na swoich przedstawicieli. Wspólnota to słowo, które padało dziś wielokrotnie. Wszyscy chcemy się czuć częścią jakiejś wspólnoty. Kto ma zawalczyć o województwo lubuskie, jeśli nie Lubuszanie? Wielkopolska? Małopolska? Pomorze? Kto ma zawalczyć o województwo lubuskie? Kto ma zawalczyć o powiat krośnieński, jeśli nie mieszkańcy powiatu krośnieńskiego? Przypomnijmy, Marek Cebula jest wojewodą lubuskim od 22 grudnia ubiegłego roku.